Witam was serdecznie. Dawno mnie tu nie było. 4 tygodnie. Wy w sumie nie widzieliście tego aż tak długo. Znaczy, tak długo nie mieliście przerwy. Ale ja tutaj oficjalnie nie byłem miesiąc. No i co się tu zadziało? No i tu się zadziało, muszę na samym początku od razu powiedzieć, stwierdzić i poinformować, że no pan właściciel tego lasu zrobił tu świetną robotę. Jak pokazywałem na ostatnim filmie stąd, że jest drzewo, które leci. Poleciało na drugie drzewo, zaparło się. Bałem się, że to się wszystko wykolibi na szałas. Dlatego nie byłem... byłem taki zaniepokojony. Z tego względu, szczególnie wtedy, gdy nocujemy tutaj, gdy nocuję tutaj z rodziną i tak dalej, to byłem w strachu, że podczas nocy to drzewo jest w stanie spaść gdzieś na nasz namiot, coś takiego tutaj w obozie, czy na obóz, w którym siedzimy, szczególnie jak zerwały się jakieś wiatry, czy coś takiego, te drzewa skrzypiały, ruszając się o siebie. No jak widzicie, pan właściciel, pan gospodarz tutaj wyciął te drzewo. No nie jestem pilarzem, nie... ciąć tam umiem, ale nie jestem pilarzem. I dla mnie, moim zdaniem, to nie było lekka robota, ponieważ te drzewo już kładło się na tę stronę, leżało na drzewie, a położone jest w drugą stronę, więc świetna robota. Dziękuję bardzo i pozdrawiam serdecznie pana właściciela, tutaj pana gospodarza. Co dzisiaj będę robił? Poprzeplatałem palisadę, ale dodatkowo jeszcze zrobiłem parę fajnych rzeczy, kilka drobnych rzeczy, których nie nagrywałem. Chcę sobie tylko zrobić kawkę tutaj w środku i tu w środku jeszcze muszę dokończyć, założyć kawałek siatki, ale tutaj jakaś nornica zaczęła ryć i się przeryła i nasypała mi tu syfu na łóżko, gdzie nie mam już tutaj syfu, gdzie jest czysto, tylko na tej ziemi muszę to ogarnąć. Zaraz to ogarnę, mam tutaj szpadel, to poogarniam. No ale ta nornica mi tu wyszła i nasypała syfu. Wiadomo, że one sobie tu będą gdzieś między tymi belkami gdzieś tu kopać i one sobie będą kopać. No mi to nie przeszkadza w żaden sposób. Jednak najgorsze jest to w tym, że nie chcę, aby mi ten syf tutaj leciał. Także zobaczę, jeżeli mi siatki zostanie tutaj, gdzie właśnie muszę dokończyć i siatki mi zostanie, to może jeszcze gdzieś od wysokości okna, a może wyżej, zobaczę, jeszcze gdzieś tutaj może tą siatkę zawieszę, będzie zielono, będzie... Może nie fajnie to wyglądało, ale to działa, ta siatka działa. Nic mi tu nie leci, żadne liście, żaden syf, żadne wióry, żaden pył, żaden kurz. Fajnie. W środku już 13 stopni. Czy to na zewnątrz? Outdoor, indoor. O kurde, w środku tu już 20 stopni, na zewnątrz 13. Ale jak przyszedłem, to było 16. To i tak, 4 stopnie na razie urosło.
Ale w środku, no bo tu jesteśmy koło pieca i dlatego tak, ale jest gorąco, naprawdę uwierzcie mi, jest tutaj w środku gorąco, na zewnątrz 13 stopni, ale gdy przyszedłem było tu 16, więc 3 stopnie różnicy między zewnątrz a wewnątrz, samo z siebie już jest lepiej. Fajnie, bo tu się trzyma taka stała praktycznie temperatura, nawet latem pamiętam, gdy było na dworze gorąco, to tu było maksymalnie chyba 18 stopni, także było fajnie, chłodno, można było sobie tutaj siedzieć. Cóż jeszcze? No nic, no biorę się, zrobię tę siatkę, wypiję sobie kawę i dalej jeszcze będę robił. Jeszcze mam zamiar zrobić takie okienko, w sumie to wam nagram mądro. To okienko jest takie, że jak widzicie na załączonym materiale, to okienko dotyka. Praktycznie dotyka, jest na równi z oknem i padający, spływający deszcz mi się wydaje, że może tutaj woda czy coś zaciekać, spadać i tutaj gdzieś dołem wlatywać może, dlatego tu jest wilgoć i tak dalej. Chciałem zrobić taki daszek nad oknem jeszcze wystający ponad te okno, aby w razie czego z tego, gdy spłynie to na to i dopiero gdzieś tam sobie na boki. Taki pomysł mam. No i tak będę starał się to zrobić. Na razie robię kawę, ogarniam tutaj i biorę się za dalszą pracę. A dobra, nie ma co ukrywać, że się napracowałem, znaczy napracowałem. Zrobiłem to dłużej niż myślałem, miałem tutaj dołożyć tylko ten kawałek. Trochę poszedłem tu na ściankę, jest fajnie. I zostało mi jeszcze tej siatki, więc postanowiłem, że położę ją tutaj. No i ona teraz jest tutaj położona, nie przeszkadza to w niczym. W piecyku już się pomału wygasza, więc czekam, ale jeszcze będę na zewnątrz robić, także to się wypali wszystko i tak dalej, i tak dalej. Świeca odpirana pali się rewelacyjnie. Długo się pali ona, już kilka razy odpalana i praktycznie mało co jej ubyło. Świetna świeca. No i teraz już nie będzie się tutaj sypać z tego, z żadnej z tej strony. Tutaj na górze też mamy wszystko zrobione. Gdybym miał więcej tej siatki, pojechałbym tutaj do dołu i tak samo z tej strony pojechałbym tutaj do samego dołu, żeby tu się nic nie wysypywało, żeby tu nic nie tego, i tak samo tu i tu, i to by było świetne, to by było fajne. Ta siatka może, pomimo tego, że nie wygląda, bo na pewno waszym zdaniem nie wygląda ona za ciekawie, no siatka, o siatka, wszędzie siatka, jednak to oddycha. Jednak to jest dosyć funkcjonalne, jest to fajne, bo tak mówię, syf się żaden z tego nie sypie, te drewno sobie oddycha, jest tutaj fajnie, jest tutaj przyjemnie, jest tutaj miło. Paliłem w piecyku, troszkę coś piecyk siadł, muszę go, jak ostygnie następnym razem, trochę poprawić, niech on stoi jak należy, bo się coś skrzywiło mu się coś, a tu zjechał z nóżki. No nic, syfu trochę jest, zaraz posprzątam. Idę na zewnątrz robić to tam za oknem. Jeszcze miałem dociąć tą pleksę, tak żeby idealnie ona była w ten otwór okienny, gdy zimą tutaj przyjdę i będę chciał spędzić sobie nockę. To taką nockę, gdy będę spędzał, oczywiście na początku rozpalania zawsze się dymi. Z każdego pieca się dymi, zawsze przy rozpalaniu. To aż złapię cugu, złapię tego i tak dalej i będę sobie tutaj palił, to oczywiście te okienko będzie cały czas uchylone, będzie, nie będzie tej pleksy, będzie ten przewiew, taki jak tutaj jest właśnie, a jest rewelacyjny przewiew. To, ale na noc, gdy będę szedł już spać, nie będę palił w tym piecyku, chociaż mam tą drugą kratkę, to tutaj jakiś dopływ powietrza byłby większy. Tym razem bym zaryzykował palenie w nocy. Może bardziej ten piecyk uszczelni. Coś tam można jeszcze pomyśleć nad tym, coś porobić. I wtedy, żeby to zimno tutaj było zimą, przez takie wielkie okno, no tutaj będzie na pewno zimno wpadać. Więc zasłoniłbym tą pleksą. Ona ma też dziurki takie delikatnie porobione i tak dalej, więc tam jakiś też jeszcze delikatnie przewiew jest, ale osłania nas od tego zimna. Fajnie, fajnie to wygląda. Tu czuję się normalnie, czuję się jak we domu się czuję. Z jednej, z drugiej mamy kawał chałupy i na filmie to fajnie wygląda, no wygląda taka duża. Wszyscy co przychodzą mówią, Boże jakie to małe, na filmie to wydaje się większe. No małe to jest. Dla jednej osoby śpiąc jest ok,
Chociaż ktoś jakby chciał zaryzykować, to by się kimnął na glebie. Tu zmieściłaby się jeszcze jedna osoba. Ale do posiedzenia dla 3 osób w ciągu dnia jak najbardziej miejsce jest. 3 osoby z luzem, z rzeczami, z jedzeniem mogą tutaj sobie spędzać czas. W niepogodę, w deszcz, w śnieg, w mróz. Ogrzać się. No chwila. Chwila i było 25 stopni. Jest 22,5. 14 niby na zewnątrz. 84% wilgotności. Także tak to wygląda. Ja idę dalej jeszcze pracować. Jeszcze nie, to nie koniec. Biorę się jeszcze za robotę przy oknie. I coś jeszcze miałem zrobić. Ja jeszcze pochodzę po lesie, popatrzę, jak pan gospodarz tutaj zagospodarował, bo pięknie powycinał wszystko. Teraz jest fajny prześwicik, czysto, widno, ale też bardzo fajne takie większe pniaczki, kilka takich leży na kupce i kurczę, na ławeczki by było dobre przy ognisku. No muszę te ławki jeszcze zrobić. O! Nurnicę widziałem. Tam. O, szura. Tylko biała dupa się pokazała. Tam dokładnie, w tamtym miejscu. O, jest. Patrzcie. Gdzie ty idziesz, nurnica? Ej. Tam gorąco. Dupę sparzysz od pieca. Se zamieszkała tu. Ryjuwa. Taki pseudodaszek wystający, ale bo gdy woda tutaj pada, ścieka po tych belkach i myślałem, że czy po tej, czy po tej, czy po tych, czy po tamtych, i jak spływa, ona jest tutaj dołem, okno jest troszeczkę wysunięte i bałem się, że tutaj woda może kapać na tą siatkę czy na tą belkę, a wtedy może to wpływać gdzieś tam do środka i z tego jest powodu wilgoć. Teraz taki oto daszek zrobiłem, po którym ta woda, nawet jeżeli tu zacznie sobie gdzieś spływać i tak dalej, to ona sobie spłynie po tym, jest odsunięta dosyć sporo od konstrukcji, od okna, więc na pewno do środka nam nic tutaj. Nawet miałoby wiać, gdzie tu w lesie jest ciężko z wiatrem, żeby wiało, to nie zawieje nam do środka. A okno jest. Yeah.
way too risky, way too fly, too pimpsy. Wait, don't miss me, wait, not high, no stain, no crash. I came through buying up, left out bags, I ain't too fond of the fake. Grass ain't got no snakes, everything trim, I'm sliding on days. Everything him, I'm trying to be great, but I fall back quick, quick, quick. Ride, pop off, go in, slide. Electric Tesla, moving silence, better get blessed up. I ain't impressed when you talk about what you gon' do, boy, you gon' have to back it. Really ain't doing no back and forth, only thing I know is action. Right now, 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 right now. Who's you? Who's you? What you gon' do? What you gon' do? Who's you? Who's you? What you gon' do? Oh, no. Kończę na dzisiaj. Kończę na dzisiaj. Powiem wam szczerze, że tak naprawdę zrobiłem chyba wszystko to, co chciałem, a nawet myślę, że chyba więcej niż chciałem. Chciałem dokończyć tę siatkę wewnątrz, a jeszcze położyłem na ścianę szczytową, także też zrobiłem więcej. Chciałem dzisiaj zrobić ten okapnik na okno, też zrobiłem. Dodatkowo przyplotłem palisadę. Prawie do końca. W sumie się takie gdzieś nie, jak to porosło wszystko i pozrzucało liście i posechło to wszystko, to najnormalniej w świecie zrobiły się jakieś tam szczelinki, takie większe gdzieniegdzie, gdzie trzeba po prostu dołożyć kolejne gałązki. Zrobię to gdzieś tam następnym razem, jakieś uzupełnianie, takie rzeczy, ale praktycznie to by było wszystko. Zostały mi tylko ławki do zrobienia. Oprócz ławek do zrobienia tak naprawdę za dużo tutaj nie ma. Naciągałem z takich pacioków, tylko dwa czy trzy pociąłem, poukładałem, niech sobie schnie. Przyjdę, to kolejne będę ciął. Tych gałęzi jest tutaj dużo. Prawdopodobnie tych gałęzi właściciel nie będzie zabierał. No zabierze grube klocki i tak dalej. Takie pacioki do czego? No a nawet jak będzie potrzebało zabrać, no to i tak ja tego wszystkiego nie zetnę. Wezmę, tam jest ich z 1000, a wezmę ich z 10. Także wezmę sobie to. Jeszcze sobie tutaj natnę, naukładam, żeby zawsze zapas tego było. Czy na ognisko, czy do piecyka, czy do kuchenki jakieś od Pirana. Zawsze coś takie suche drewno jest przydatne. Wszystko na dzisiaj. Zmachałem się, zmęczyłem się normalnie. O, aż mnie plecy rozbolały. Dwa tygodnie w pracy tak nie popracowałem. Pozwiedzałem, pooglądałem, byłem w pięknych miejscach, byłem na bunkrach, schronach, działach w drugowojennych niemieckich ułożonych na norweskiej wyspie w północy Norwegii. Kto nie widział, ja chciałby zobaczyć, tego zapraszam na kanał Wiking Drażek. Na kanale Wiking Drażek są tam filmy z poszukiwań, ale właśnie też z różnych takich fajnych miejsc, także na takie coś zapraszam, więc jest ciekawie. To zrobiło kiedyś tutaj taki odcinek z Engeloi, coś takiego, i tam też były jakieś bunkry i chodziliśmy, no to nie to samo, tam było grubiej, tam było trochę dużo lepiej, nawet bym powiedział. Te, co byliśmy tu wcześniej, to były rzeczy takie typowo turystyczne, a tam były rzeczy takie mało turystyczne, gdzie mało na pewno ludzi chodziło. Tyle na dzisiaj. Kończę. Pozdrawiam was serdecznie. Co chciałem zrobić, to zrobiłem. Co chciałem powiedzieć, chyba to powiedziałem. Widzimy się na kolejnym odcinku. Kolejny odcinek będzie, na pewno jeszcze tutaj też przyjdę. Postaram się bynajmniej jeszcze tutaj przyjść, żeby coś tu jeszcze porobić. Może nad tymi ławkami się w końcu wezmę się. Mam tą dłuższą tą piłę, bo mam Big Boya i jest tu jeszcze kilka takich wywrotów, szczególnie teraz ten nowy, taki wywrócony, i to nie brzoza, to chyba topola, nie wiem co to jest, ale i to by był świetny materiał na ławkę, jednak jak ja mam to przeciąć, raz, dwa, trzy, żeby zrobić dwie ławki. Trzy cięcia takiego grubego drzewa, bo to jeszcze drzewo, nie, to już chyba drewno, bo leży, to drewno. To już mi się gorąco robi, tą piłką jest fajnie się tnie, ale gałęzie, nie pnie drzew, będzie ciężko,
ale na pewno postaram się to zrobić. No chcę zrobić te ławki, żeby tu już było gotowe. A teraz jesień, będziemy przychodzić na ognicha, na biwaki, na nocki z pewnością. Nie wiem, czy Dominika się da namówić, ale może się da namówić na nockę. Lubię tutaj z nią na nockę przychodzić, lubimy sobie razem wspólnie siedzieć przy ognichu i tak dalej. Ona woli latem, ja wolę właśnie latem, jest tutaj za gorąco, nieprzyjemnie, owadów, komarów, wszystkiego, a o tej porze roku jest cudownie. I tyle, no i tyle, nic więcej nie mam do powiedzenia. Co miałem chyba powiedzieć, to powiedziałem. No teraz kolejny wyjazd znowu gdzieś za jakiś tydzień, półtora, tak mi się wydaje. Teraz tylko, że skończył nam się projekt i nie wiem jeszcze, gdzie lecę. Albo to jest północna Norwegia, gdzieś w północnej Norwegii, albo... No i to jest trochę dla mnie dziwne, ale Grenlandia. No jeszcze mnie tam nie było. No, będzie okazja, może być. Także jak coś, to na pewno... A jak będę, to na pewno wrzucę jakiś filmik, chociaż tam, nie wiem, śnieg. Śnieg i śnieg. I nic takiego. I tam skały. Śnieg, skały, góry. Nic więcej na Grenlandii. Nawet drzewa nie ma. Żeby tam szałas jakiś zrobić. Igla chyba, że będę robił. Nie mam pojęcia, co ja tam będę robił. Jeżeli do Grenlandii, no to będę prawdopodobnie 3 tygodnie na 2, czyli 3 tygodnie pracował, 2 w domu. A jeżeli do północnej Norwegii z powrotem gdzieś tam w moje okolice, to będę 2 na 2. 2 tygodnie tam, 2 tygodnie tu. Także będzie czas, żeby coś ponagrywać. No dobra, ja was pozdrawiam serdecznie. Widzimy się dość na samym odcinku. Na samym odcinek prawdopodobnie, a raczej na pewno. No chyba pójdę jutro, już to zrobię. Także wy za tydzień zobaczycie. To będzie kajak. Popłynę sobie w rejs kajakiem. Gdzie, co zobaczę, co będę widział, co będę robił na tym kajaku i tak dalej, i tak dalej. Wszystko zobaczycie oczywiście w następnym odcinku. Ja was pozdrawiam serdecznie. Dziękuję, że wpadacie tak liczną grupą i jesteście. A dla moich stałych widzów, przyjaciół, pozdrawiam serdecznie tym bardziej. Dziękuję, że kolejny raz słuchajcie mojego marudzenia. Pozdrawiam. Na razie. Cześć. House on the hill, ain't hearing my neighbors. Heard I got rumors, wow, amazing. I mean, fresh salad with the craziness. No status, no patience. Keep the grass cut, landscaping. Okay. Yeah, I'm back up.